To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Tosia! Dla nas wy, a dla was my, najlepsi przyjaciele. Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni granic brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. To my! Tosia i Tymek! Słuchajcie, ktoś idzie! Chodźmy! Nowe ubrania. To Mosia! Cześć, Mosiu! Kiedy tylko pojawia się u nas Mosia, to wiemy, że przyszła też babcia. Cześć! Cześć, babciu! Babcia! Witajcie, skarbeńki! Twoje włosy są jakieś inne. Tak! Podoba wam się czerwony? Fryzjer farbował je cały poranek. Bardzo ładnie wyglądasz. O. Mamusiu, mogę mieć takie czerwone włosy jak babcia? Nie, nie bardzo, Tosiu. A gdzie mój powitalny przytulaniec? Uścisk! Kto chce mi pomóc rozpakować zakupy? Ja chcę! No dobra. Mam coś dla was. Co dla nas masz? Uwielbiamy oglądać, co kupiła nam mamusia. Co jest w torbach? Pokażę wam. Cały czas rośniecie i wyrastacie już ze swoich ubrań, dlatego... Tosiu, dla ciebie nowe dziewczęce jeansy. Ale ty, są na nich śliczne motylki. Spójrz, tatusiu, patrz, Tymek. O, dobry wybór. A dla ciebie, Tymku, mam te. Co myślisz? Ja nie chcę nowych ubrań. Chodź i zobacz. Spójrz. Te dżinsy są z dinozaurami. Dobrze wybrałam? Co się mówi? Dziękuję, mamusiu. Dziękuję, mamusiu. Uwielbiam moje nowe dżinsy. Babciu, spójrz na moje nowe dżinsy. Spójrz, babciu, mam na nich modelki. Mogę je przymierzyć, mamusiu? Oczywiście, że możesz. Tymku, chcesz przymierzyć swoje nowe spodnie? Nie. Mosia chce ciasteczko. No dobra. Uwaga. Siad. I... Proszę, Mosiu. Dobry piesek. Wystarczy. Tak, więcej nie potrzebuję. Widzisz? Bardzo ładnie, Tymku. Teraz umyj porządnie ręce. Co to jest? To specjalna miarka, zaprojektowana tak, aby pokazać, jak wysoki jesteś w porównaniu do różnych zwierząt. Chcę być tak wysoki jak dinozaur. Dobrze. Wytrzyj proszę rączki i zobaczymy, jak jesteś wysoki. Brachiozaur. No chodź. Mierzymy. No chodź. Stań proszę przy ścianie. Stój wyprostowany. Dobrze. Zobaczmy, jaki jesteś wysoki. Odsuń się. Spójrz, jesteś gepardem. Jesteś tak wysoki, jak gepard od stóp do głów. To najszybsze zwierzę lądowe na świecie. Rety! Jak szybko umiesz biegać? Stój, Tymuś! Dacie babci pożegnalnego przytulańca? Muszę lecieć na autobus! Chodź, Mosiu! Na nas już pora! Dobry piesek! No iż! Jest smycz. Papa, Mosiu. O, papa, Mosiu. Już ją mam. No już. Papa wszystkim. Pa. Pa, Mosiu. Pa, babciu. Tosiu, pa, pa. Zanieś to proszę na górę do łazienki. O. Dobrze, mamusiu. Dziękuję. Pa, pa, mamo. Następnym razem, jak wpadnę, włóż dżinsy z dinozaurami. Pa.
Tymek, zgadnij co? Lepiej uważaj. Zmierzyłem się i jestem taki wysoki jak goryl. A ten goryl tak lubi gepardy, że pożera je w całości. Zaraz cię zgrupię. Tymuś, przymierzysz swoje nowe spodenki? Zobaczymy, czy pasują. Mamo, ja nie chcę. Podoba mi się to, co mam na sobie. Ty i Tosia szybko rośniecie. Wasze ubranka już są za małe, potrzebujecie nowych. O, spójrz, pamiętasz jeszcze? Nasze stare koszulki. Tak, babcia kupiła je wam na drugie urodzinki. Zobacz, jakie są malutkie. O, spójrz na to. Wasze malutkie ogrodniczki. Czerwone dla... Tosi i granatowe dla mnie. Tak. Zgadza się. Nosiliście je przez cały czas. Nie mogę uwierzyć, że w nie już nie wchodzisz, mój duży chłopaku. Wiesz co? Musimy się pozbyć kilku starych rzeczy, żeby zrobić miejsce dla nowych. Poszukam z Tosią jakiś toreb. Mamusiu? Dlaczego zawsze z Tosią mieliśmy takie same ubrania? A dzisiaj kupiłaś nam różne? No bo rośniecie z Tosią, dorastacie i lubicie teraz różne rzeczy. No tak, ja lubię dinozaury, dlatego kupiłaś mi spodnie z dinozaurami. Dokładnie tak. A Tosi kupiłam dżinsy z mieniącymi się motylkami. Bo ona lubi motylki. Dokładnie. Hej, Tymek, spójrz na mnie. Zrobiłam skrzydła z moich starych spodni. O, ja to wezmę. Jestem orzełkiem. Tata mnie zmierzył i wyszło, że jestem orłem. Mogę latać. Latać? Tak. Proszę, przymierz swoje dżinsy, Tymek. Jestem orłem. Mogę latać. Przymierzyłem moje nowe dżinsy z dinozaurami i wiecie co? Polubiłem je. O, synku, jak ty wyrosłeś. Co jest na obiad? Spaghetti. Dobrze na tobie leżą te nowe spodnie, synku. Dziękuję. Spójrzcie na nas. Mamy inne dżinsy. Nie jesteśmy już bliźniętami. No właśnie. Pewnie, że jesteście. Zawsze będziecie moimi bliźniętami. Jesteście wspaniałą Tosią i fantastycznym Tymkiem. Tylko szybko rośniecie. A ja myślę, że wasz pokój jest zbyt mały na dwójkę dorastających bliźniaków. I na ich wszystkie duże ubrania, prawda? Wtedy mamusia powiedziała... Jak się przeprowadzimy do innego domu, każde z was będzie miało swój pokój. Jeśli przeprowadzimy się do większego domu, każde z was będzie miało swój pokój. I co wy na to? A mogłabym mieć tapety z motylkami, żeby pasowała do moich dżinsów? Oczywiście, że tak. No to ustalone. Teraz umyjcie rączki, czas na obiad. I to powiedziała Dziękuję. Mamusia, byłoby na tyle. Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj mamusia wróciła ze sklepu z nowymi ubraniami. Pamiętacie, co dokładnie nam kupiła? Czy to były nowe shorty? Czy może nowe dżinsy? Prawidłowa odpowiedź jest za tą chmurką. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to nowe dżinsy. Zobaczcie.
Co jest na obiad? Spaghetti. Dobrze na tobie leżą te nowe spodnie, synku. Dziękuję. Spójrzcie na nas. Mamy inne dżinsy. Nie jesteśmy już bliźniętami. No właśnie. Pewnie, że jesteście. Zawsze będziecie moimi bliźniętami. Jesteście wspaniałą Tosią i fantastycznym Tymkiem. Tylko szybko rośniecie. A ja myślę, że wasz pokój jest zbyt mały na dwójkę dorastających bliźniaków. I na ich wszystkie duże ubrania, prawda? Jesteście tacy ciężcy. Świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia. W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Beskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipace Media International.